Setori. Cześć, witajcie, z tej strony Adrian z kanału Mów Mi Jadek. Jesteśmy tym razem na Agro Show Bednary 2021 na stoisku D199, czyli Argo Tractors Polska. Reprezentuję dzisiaj firmę handlową Agropol Zakrzewo na stoisku McCormicka. Wchodzimy na stoisko i widzimy piękną X8, największy model 680 o mocy 310 koni mechanicznych. Kolejny no to X7 624, taki jak właśnie na placu Agropolu Zakrzewo stoi. Kolejna X7, tym razem 623 w wersji P6 Drive. No i tutaj jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jest to pierwszy egzemplarz z seryjnej produkcji przeznaczony do sprzedaży. Także taka jakby perełka, pierwszy egzemplarz produkcyjny. No i tutaj mamy bratnią markę Landini obok. I z drugiej strony kolejne McCormicki. Zacznijmy może od tego pierwszego. Jest to McCormick X6.35, dość bogato wyposażony i jest to ciągnik, który możecie kupić w firmie handlowej Agropol Zakrzewo. Jest to zakupiony ciągnik przez Agropol do sprzedaży. Moc 110 koni mechanicznych, silnik Deutz AG, pojemność 3,6 litra, jeszcze w normie emisji spalin Stage 4, także warto byłoby się pospieszyć i kupić taki ciągnik. Ma jeszcze dobra oferta cenowa na ten ciągniczek jest. Mamy sztywną oś, mamy sztywną kabinę, pakiet obciążników 10 x 36 kg, skrzynię Extra Shift, rozstaw osi 2 m 42 cm, oponki standardowe 480, 70, 34 cale i 380, 70, 24 cale marki BKT. Udźwig podnośnika 6000 kg, 3 sekcje hydrauliki. Ciągnik wyposażony w jedno- i dwuobwodową pneumatykę. Zaczep dolny, belka wzdłużna. Zaczep transportowy zapewne też jest na wyposażeniu, ale na czas targu został zdjęty. Tak samo łącznik centralny jest na wyposażeniu tego ciągnika. Ciągnik dostępny od ręki. Cena startowa 250 tysięcy netto. Tutaj mamy po raz pierwszy w Polsce ciągnik McCormick X5085. Silnik Fiat Powertrain o mocy 75 koni mechanicznych, 8-zaworowy. W nowym designie ciągnik. Bardziej podstawową wersję tutaj mamy ze skrzynią mechaniczną. Rewersem mechanicznym. Podnośnik również mamy mechaniczny. Tak prezentuje się tył tego ciągnika. Kolejny ciągnik, jaki tutaj jest wystawiany przez Argo Tractors, X4080, jest to ten sam ciągnik, który był na placu firmy handlowej Agropol Zakrzewo. Także tutaj więcej nie będę o nim opowiadać. Jest to ciągnik, tylko przypomnę, o mocy 75 koni mechanicznych, wyposażony w silnik marki Kohler i skrzynię mechaniczną 24x24. Kolejny ciągnik marki McCormick, jaki jest wystawiany na Agro Show, to X4.30F. Jest to ciągnik specjalistyczny do sadów. I tak prezentuje się ten ciągniczek. Następny X7.70F. Bez kabiny, również ciągnik specjalistyczny do sadów i ogrodów.
No i ostatni, jaki tutaj mamy wystawiany, z tych najmniejszych, to X2060. Tak z grubsza prezentuje się właśnie stoisko Argo Tractors. Proszę Państwa, kto tu nas w ogóle odwiedził? Zobaczcie, Zakrzew TV. Witam serdecznie wszystkich. No nie wiem, Adaś, czy się będzie słychać, bo mam tutaj ten krawatowy, to raczej się nie ściąga. Ale kto tu nas odwiedził na McCormicku? Kurczę, chłopaki z ogrodnika oglądają McCormicka. No bo, kurczę, poeta to rymuje. Pierwszy zainteresowany na ciągnik. Nowy nabytek będzie zainteresowany. Nowy nabytek za Maseja. Takiego za 60 nie przygarną, nie? No to tak za 60, on ma bardzo dobry skręt, no nie? No i dobrze wyposażony parze. Masz rewers mechaniczny i kurczę, masz wbudowany w kolumnę kierowniczą, no nie? Nie tak jak w Majorku czy w innych, to jest tak fajnie, elegancko wykonane. No, kabina, no to ta Deluxe Slim, jak dobrze pamiętam, no nie, oryginalne radio masz. Wyposażony jest fest, no 24x24 skrzynie masz. Tyle ze 30 poleci? No, te to 40, to nie jest tak jak Major, ta skrzynia to jest 40 w nim. Przeładnie wszystko mechanicznie, tylko nawet tu jest blokad, nie. Pamięć obrotów, tak jak u mnie, że sobie przytrzymasz gaz, przytrzymasz ten guzik i zapamiętuje ci obroty na przykład na 1600 i tylko klikasz guzik podczas pracy, no nie? Ja na przykład w ogóle nie używam nóg podczas pracy McCormickiem. Tak, do wałka odbioru mocy. Nigdy nie umiem tego fachowo wytłumaczyć, do czego to jest. High low, no ten reduktor, no nie szybciej, wolniej. Bo to jest... Przyspieszę, tak, tak, tak. I masz tak, tutaj dwa masz biegi, cztery biegi główne i trzy zakresy, no nie? To daje 24x24. Nie, to jest zaślepione. Zaślepione. W tym w ogóle... Nie, w tym nie występuje. W tym możesz mieć skrzynię 12x12, czyli 4 biegi główne i 3 te zakresy i rewers elektrohydrauliczny zamiast mechanicznego. Tak, ale wtedy nie masz 24x24, tylko 12x12. Dobra, pisz umowę Pisz umowę do Agropolu, przyjedź, zaliczkuj i będzie. No. A bo tego większego troszeczkę, wiesz, ta sama moc, tylko silnik New Hollanda masz, ten Fiat Powertrain, no nie? Tak. Tak, no bo w case'ie w New Hollandzie, w Sztajerze masz te Fiat Powertrain, no nie? Tu masz Colera na przykład, to co w Arbosach było.